Nie no, ta chemia jest po prostu porąbana, no kurde mać. Cześć wszystkim, dzisiaj sobie porozmawiamy o spalaniu alkanu. Zobaczcie, jak normalnie profesjonalista w rękawiczce. I teraz tak, nie gadając tutaj bez zbędnego gadania, przechodzimy od razu do rzeczy. Spalanie alkanu dzieli się na spalanie całkowite, na półspalanie oraz spalanie niecałkowite. I teraz na samym początku tego całego procesu trzeba zastanowić się, czego potrzebujemy do spalania. Na pewno będzie to tlen. O2. Tlen zapisujemy zawsze w tej postaci i przy spalaniu trzeba sobie zawsze zapamiętać, że O2, czyli tlen, jest niezbędny. A skąd to wiemy? Chociażby jak obserwujemy naszych ojców, jak rozpalają ognisko, jak rozpalają grilla, bardzo często dmuchają na ogień, żeby on się bardziej rozpalał. Czyli dostarcza w ten sposób tlenu. I tak samo będzie z alkanami, że aby spalanie miało w ogóle miejsce, konieczny jest tlen. I teraz, jeżeli będziemy mówili o spalaniu czegokolwiek, czy to alkanów, czy alkinów, czy czegokolwiek innego, to zawsze będzie trzeba dodać tlen. I teraz zapraszam Was na krótką demonstrację, dlaczego ten tlen jest niezbędny. Dobra, słuchajcie, mam tutaj taką najzwyklejszą świeczuszkę. No i teraz zapaliliśmy ją, no i jej tradycyjnie się pali, tak jak powinna się palić. Czyli zgodnie z oczekiwaniami wszystko jest w porządku. Natomiast jeżeli odetniemy dopływ powietrza do tej świeczuszki, zamykając ją w takiej oto szklaneczce, to po jakimś czasie, wiadomo, na samym początku szklanka jakaś tam ilość powietrza i ilość tego tlenu ma, no ale po jakimś czasie ten tlen się zacznie kończyć, no i świeczuszka zgaśnie. O, coraz mniej tlenu. Tak, więc jak widzicie, tlen jest niezbędny do tego, żeby spalanie w ogóle miało miejsce. Dobrze, i teraz jak już wiemy, jak już wcześniej mówiłam, spalanie mamy całkowite, półspalanie oraz spalanie niecałkowite. Zaczniemy od tego podstawowego, całkowitego, które jest w sumie chyba najbardziej znane. I teraz takim ogólnym równaniem reakcji, które będzie tutaj konieczne, będzie jakiś tam alkan, który chcemy spalić. Do tego alkanu, jak wcześniej mówiłam, dodajemy tlen, bo bez tego spalanie nie ma miejsca. Piszemy taką piękną strzałeczkę. No i ta strzałeczka znaczy, że ta reakcja nam zaczyna zachodzić. Teraz co powstanie nam w tym spalaniu całkowitym? Na pewno powstanie nam CO2 oraz woda. I tutaj po prostu trzeba tutaj zapamiętać, co powstanie. Tu zawsze będzie alkan, tu zawsze będzie tlen, tu zawsze będzie CO2, tu zawsze H2O. W przypadku spalania całkowitego innej opcji tutaj nie mamy. I teraz pewnie niektórzy zapytają, co ta woda tutaj robi. No jak? Przecież jak sobie przypomnimy, mamy jakieś tam ognisko, no i co? I w tym ognisku nie widzę, żeby woda pryskała nam w oczy czy cokolwiek innego. Otóż ta woda wydziela się w postaci pary wodnej, czyli to, co się unosi razem z tym dymem, z tym naszym CO2 w ognisku, tak? Zawsze wszystko sobie, a propos spalania, odnoście sobie do ogniska czy do grilla, bo to jest taki sam schemat, tylko że tam palimy jakiś tam węgiel czy drewno czy cokolwiek innego, a tutaj po prostu alkany. Teraz, nie wiem czy pamiętacie, takim podstawowym alkanem był metan i to był wzór CH4, no i spróbujmy go teraz spalić. Czyli piszemy zgodnie z naszą reakcją, mamy ten alkan, czyli tu mamy CH4. Dodajemy O2, robimy strzałeczkę, CO2 otrzymujemy oraz H2O. No i teraz cały widz, reakcja jest bardzo dobrze napisana, więc na sprawdzianie już macie jakiś punkt. Tylko niestety cały problem polega tutaj na tym, że tą reakcję trzeba uzupełnić. Czyli ilość pierwiastków po tej stronie musi się równać ilości pierwiastków po tej stronie. Więc liczymy. Zaczynamy od samego początku, tutaj nie ma co się rozdrabniać, kombinować i w ogóle. Liczymy węgle, wodory oraz tleny. I tutaj tak samo i później zaczynamy uzupełniać. No i teraz tak, zaczniemy od węgli. Tutaj mamy jeden węgiel i tutaj też jest jeden węgiel. Czyli jeżeli chodzi o węgle, wszystko się pięknie zgadza. Teraz liczymy sobie wodory. Tu mamy H4, czyli mamy 4 wodory. Przypominam, że czwóreczka za pierwiastkiem dotyczy pierwiastka, za którym leży, czyli w tym przypadku ta czwórka dotyczy H, a ta dwójeczka dotyczy O. Więc mamy 4 wodory, a tutaj mamy 2 wodory, bo mamy dwójeczkę, która leży za wodorem, no więc tutaj coś się nie zgadza. I teraz, jeżeli tutaj mamy 4 wodory, a tutaj mamy 2 wodory,
to jak zrobić, żeby po tej stronie była taka sama ilość tych wodorów. Otóż wystarczy całość pomnożyć przez jakąś tam liczbę, która razy ta dwójka tutaj da nam liczbę 4. No to z matematyki wiemy, że 2 razy 2 daje 4, więc wystarczy tutaj wpisać dwójeczkę. I teraz mamy 2 razy 2 daje nam 4 tleny. To inaczej możemy, 4 wodory, przepraszam. To inaczej możemy rozpisać sobie jako H2O i H2O. Czyli mamy 2 razy cząsteczka wody, tak? I czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery. I tak samo ta dwójeczka, jak już tutaj napisaliśmy tą dwójeczkę, ona dotyczy tego tlenu, tak? Bo zawsze jak piszemy przed związkiem jakąś cyferkę, czy jakąś liczbę, to wtedy ta cała cyfra dotyczy całego związku, przed którym stoi. Czyli w tym przypadku mamy tutaj już teraz 4 wodory, a tutaj mamy 2 tleny. No i teraz liczymy tutaj. Tu mamy 2 tleny, bo zostały, już mamy C uzgodnione, H mamy uzgodnione, zostały nam tleny. Tutaj mamy 2 tleny, a tutaj mamy raz, 2, 3 i 4, bo ta dwójka, przypominam, dotyczy zarówno wodoru, jak i tlenu. Czyli mamy łącznie 4 tleny po tej stronie. No teraz tu mamy 4 tleny, a tu mamy 2. No jak zrobić, żeby tutaj też były 4? Robimy tak samo, mnożymy razy ilość, jakąś tam liczbę, która razy ta dwójka tutaj da nam 4. No i oczywiście będzie tak samo 2. I reakcja jest uzupełniona. Koniec. Teraz zrobimy sobie drugi przykład spalania całkowitego i weźmy sobie na przykład etan, czyli drugi taki podstawowy alkan, który mieliście okazję poznać. I znowu piszemy C2H6 plus O2 daje nam CO2 plus H2O. No i tradycyjnie tutaj już mamy jakieś tam punkty podane, jakieś już dostaniemy punkty na sprawdzianie w związku z tym. No i teraz cały problem oczywiście polega na tym, że znowu trzeba uzupełnić tą reakcję. No i zaczynamy. Na początek liczymy sobie tradycyjnie nasze węgle. Tutaj mamy, tutaj jest dwójeczka za węglem, czyli wiadomo, że ta dwójeczka, ta malutka dwójeczka dotyczy tego, za czym stoi. Czyli w tym przypadku mamy 2 węgle, a tutaj mamy 1. Więc teraz jak zrobić, żeby były 2? Wystarczy znowu wpisać sobie dwójeczkę. No i teraz liczymy dalej. Mamy H. Tych wodorów jest 6. Bo mamy tutaj szósteczkę, natomiast tutaj mamy 2 wodory tylko. Więc trzeba pomnożyć razy 2 razy ile, żeby wyszło 6? No to wiadomo, że 3. 3 razy H2. No i to można oczywiście sobie tradycyjnie rozpisać w ten sposób, żeby było łatwiej zrozumieć. H2O, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, zgadza się wszystko, tak? Po prostu ta trójka 3H2O znaczy, że mamy 3 cząsteczki wody tam obok siebie, powiedzmy. I teraz dalej jedziemy. Tutaj mamy 2 tleny, węgle i wodory się zgadzają, no i teraz zostały nam te nieszczęsne tleny. Tutaj mamy 2 tleny, natomiast tutaj mamy, tu już były 2, ale pomnożyliśmy cały związek razy 2, więc mamy tutaj 4 tleny, sobie do góry można zapisać 4O, 4 razy O. Natomiast tutaj mamy 1 tlen, no ale pomnożyliśmy razy 3, bo tutaj wpisaliśmy tą trójeczkę, więc mamy już 3 tleny razy O. Czyli łącznie tutaj po tej stronie mamy 4 plus 3, czyli 7 tlenów. No a tutaj mamy 2. No i teraz problem polega na tym, że tutaj też trzeba zrobić, tak, żeby były 2, żeby były 7, przepraszam. No i jak to zrobić? Przecież żadną liczbę, jak można pomnożyć jakąkolwiek liczbę razy 2, żeby dało ci 7? No nie da się, tak? No i tutaj skłaniają się ułamki niestety lub stety. I teraz trzeba zrobić tak, żeby było razy 2 równa się 7. Jakaś liczba razy 2, żeby była 7. Tutaj coś będziemy wpisywać, tak? Czyli przed tym związkiem coś będziemy wpisywać. No i zasada jest generalnie bardzo prosta. Najzwyklejsze mnożenie ułamków tutaj się kłania i zawsze będzie to wyglądało w ten sposób. Liczba, jaką mamy otrzymać tych tlenów, czyli tu w tym przypadku 7, podzielone na 2. No bo jak sobie rozpiszemy 7 drugich razy 2 pierwsze, tutaj się pięknie skraca, zostaje nam 7, tak? Czyli tu wpisujemy 7 drugich i sprawa jest załatwiona. Czyli jeszcze raz powtarzam, zasada jest taka, że ilość tlenów, jaką chcemy otrzymać, czyli tutaj w tym przypadku wyliczamy to z tego, czyli mamy 7 tlenów i dzielimy zawsze przez dwójeczkę, która stoi tutaj, czyli podzielone przez 2. Czyli 7 drugich razy ta dwójeczka tutaj daje nam 7, tak? Bo inaczej to można sobie rozpisać, że mamy O razy O, czyli 2 tleny, tak? No i teraz jak zrobimy 7 razy 2, 7 razy 2, 7 drugich razy te 2 nasze tleny, no to będzie 7, tak jak już było. No ale w chemii generalnie się te ułamków nie zostawia, bo to bardzo brzydko wygląda, więc żeby się ich pozbyć, trzeba całe równanie pomnożyć razy 2 i to też jest zwykła matematyka. Jeżeli
mnożymy to razy dwa, żeby tutaj się pozbyć tego ułamka, no to każdy inny związek też trzeba pomnożyć razy dwa, czyli będzie 2C2H6, dodać 7O2 daje nam 4CO2 plus 6H2O. Ja wiem, to już wyższa matematyka, ale wierzcie mi, że trochę sobie poćwiczycie i będzie wszystko w porządku. Dobra, ale teraz już nie gadamy o tym, przechodzimy do naszego półspalania. Tak jak w przypadku spalania całkowitego mieliśmy jakiś konkretny schemat, tutaj będzie tak samo. Mamy alkan znowu plus znowu O2, no bo tutaj mamy, to też rodzaj spalania, tylko po prostu produkty będą inne. I otrzymujemy CO plus H2O. Czyli będzie się tylko zmieniać tutaj to. Tam było CO2 w przypadku całkowitego, tutaj mamy CO. No i znowu jedziemy z przykładem, znowu mamy ten nasz metan plus O2 daje nam CO plus H2O. I znowu musimy uzgodnić reakcję. Tutaj mamy jeden węgiel, tu mamy jeden węgiel, tu mamy cztery wodory, tu mamy dwa wodory, więc znowu mnożymy razy dwa, żeby się zgadzało. Tutaj mamy dwa tleny, a tutaj mamy jeden, tu jest jeden tlen, a tutaj ta dwójeczka oczywiście dotyczy zarówno wodoru, jak i tlenu, więc tutaj mamy dwa, czyli tu mamy jeden razy O, a tutaj mamy dwa razy O, czyli łącznie tutaj mamy trzy tleny po tej stronie. No a tutaj mamy dwa i znowu zasada jest taka, jak była poprzednia, ilość tlenów po tej stronie, która jest podzielone przez dwa. No i całe równanie razy dwa robimy, bo nie lubimy ułamków. Czyli otrzymujemy 2CH4 plus 3O2 daje nam 2CO plus 4H2O. Koniec. Czyli proste, proste. No i przechodzimy do ostatniego spalania, w tym przypadku niecałkowite. I znowu mamy schemat naszej reakcji. Oczywiście znowu mamy alkan plus O2, tu się nic nie zmienia. Mamy C plus H2O. I znowu na przykładzie zrobimy tego naszego metanu. CH4 plus O2 daje nam C plus H2O. I znowu musimy uzupełnić reakcję. Węgiel mamy tutaj jeden, tu mamy jeden, tu mamy dwa wodory, tu mamy, przepraszam, cztery wodory, tu mamy dwa wodory, więc znowu razy dwa. Przypominam, że to 2H2O to jest znaczy H2O i H2O, czyli mamy raz, dwa, czy cztery wodory, czy się zgadza. No i tutaj mamy dwa tleny i tutaj ta dwójeczka oznacza, że mamy też dwa tleny, czyli reakcja się zgadza. Teraz tutaj Wam tylko napisałam takie ogólne te nasze reakcje, żeby pokazać Wam, czym one się różnią. Ogólnie zasada jest bardzo prosta. To jest spalanie całkowite, półspalanie, spalanie niecałkowite. No i widzimy tylko, że wszystko oscyluje tutaj przy tym. Tutaj mieliśmy CO2, tutaj mamy CO, a tu mamy C, a cała reszta jest taka sama. Więc jeżeli sobie zapamiętacie tą jedną reakcję, to na tej podstawie będziecie w stanie napisać sobie drugą reakcję. Łatwo jest zobaczyć, że tu było CO2, tu odjęliśmy jeden tlen, więc mamy CO, tutaj też odjęliśmy jeden tlen i mamy samo C. Czyli wszystko się zgadza. Sprawa jest banalnie prosta. I jeżeli chodzi o alkany i spalanie, to jest wszystko, nic więcej nie ma. Największy problem polega właśnie na uzupełnianiu tych reakcji. Teraz proponuję Wam, żebyście sobie przećwiczyli, na przykład spalili sobie tymi trzema rodzajami jakieś tam pięć związków, powiedzmy, od pierwszego do piątego i myślę, że będzie wszystko w porządku. Jak sobie to przećwiczycie, to już na pewno będziecie umieli, a ja na pewno gdzieś w opisie dodam jakiś link, w którym będą rozwiązania tych trzech spalań dla pięciu pierwszych alkanów. Także życzę powodzenia.